Fajniaki! Gdzie jesteście? Pomocy! Potrzebuję pomocy! Co się stało? Znalazłem w lesie to małe stworzonko, które ledwo żyje. Musimy mu pomóc. Ojej, jaka ona malutka. To jest moja przyjaciółka pszczółka. Ale jak się dowiemy, co się jej stało? Psoniu, czy mogłabyś nam pokazać coś o pszczółkach? Siła promienia i świat się zmienia. Pszczoła to bardzo pracowite stworzenie. To ona zapyla kwiatki, by mogły powstać z nich owoce. Każdego dnia odwiedza tysiące kwiatów i zbiera nektar i pyłek, który potrzebny jest do przetrwania roju rodziny pszczelej w ulu. Pszczoła wylatuje z ula nawet kilkanaście razy dziennie i pokonuje dystans do 3 kilometrów, a każdy lot trwa od 25 do 45 minut. Jeśli po drodze nie spotka kwiatka i nie będzie mogła się posilić, to nie będzie w stanie wrócić do domu. Ale przecież w lesie są kwiatki. O co chodzi? Muszę to sprawdzić. Gdzie ona jest? O, chyba już ją widzę. Kogo ona prowadzi? To jego sprawka. To Stefek podeptał wszystkie kwiaty w lesie. Połączmy nasze moce, dębu, siła i żołędzie. Las od nowa rosnąć będzie. Kropelek, akcja, multiplikacja. To powinno pomóc. Fajniaki, bez was świat nie byłby taki fajny. Do zobaczenia, pszczółko. Odwiedź nas jeszcze. I przynieś nam plaster miodu. I ty możesz zostać fajniakiem. Posadź kwiatka na swoim balkonie, a pszczółka na pewno go odwiedzi. Czołem, fajniaki.